O co chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął 5 śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było 6 dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi. Słyszysz ten dźwięk? Tak bogowie zgrzytają zębami. Znaczy czas na wojnę. Czas miecze naostrzyć. Kto was poprowadzi po śmierci Brana? Nie trzeba króla, żeby kąsać czarny. Nie ma na co czekać. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Thank you.
portal się zamknął. Hmm? Z zewnątrz wieża wyglądała na mniejszą. Intruz wykryty. Proszę opuścić teren. Brak reakcji na wezwanie do opuszczenia teren. Neutralizacja intruza rozpoczęta. Też spotkali golema. Podejdź tu, proszę! Jestem tutaj! Nareszcie ktoś przyszedł mi z odsieczą. I to jeszcze słynny Wiedźmin. Dzięki Bogom. Miałem szczęście, że akurat byłeś w Kowirze. Przysyła cię król Tancred, czy Towarzystwo Magiczne? Ani jedno, ani drugie. I nie jesteśmy w Kowirze, tylko na Skellige. Wynajęli mi miejscowi, bo twoja wieża sprowadziła sztorm na ich wyspę. Skellige. Czyli przeteleportowaliśmy się. Jest gorzej niż myślałem. Chyba nie bardzo nadążam. Niech, w wieży działa defensywny regulator magiczny. Co? To rodzaj systemu ochronnego. Zakłada, że wieży może używać tylko jej właściciel. Kiedy wykryje intruza, zamyka wszystkie pomieszczenia i odmawia dostępu. A ponieważ żaden z nas nie jest właścicielem, mnie zaatakował golem, a ty tkwisz za kratą. Możemy coś zrobić, żeby uniknąć kolejnych atrakcji? Trzeba wyłączyć defensywny regulator magiczny. Poprzedni właściciel napisał kiedyś traktat o zdejmowaniu podobnych blokad, globalne otwarcie Gottfrieda. Kopia na pewno jest gdzieś w wieży. Przynieś mi ją, a spróbuję złamać zabezpieczenia, odesłać cię do domu i zabrać wieżę z powrotem do Kowiru. Te ciała, które tam leżą, to byli ludzie z pobliskiej wioski. Przyszli tu parę dni temu. Zdziwiłem się, bo mieli dziwne stroje, ale do głowy by mi nie przyszło, że przenieśliśmy się na Skellige. Było ich kilku. Przewodził im druid. Wieża ich ostrzegała, ale nie posłuchali. Gdyby im zaproponowała po rogu piwa i ładnie poprosiła, to może by posłuchali. Ale na Anskellig wszyscy śmieją się z ostrzeżeń.
Widziałem w życiu różne cuda, ale wieża, która sama się teleportuje, to dla mnie nowość. Próbowałem złamać zabezpieczenia defensywnego regulatora magicznego na własną rękę i musiałem popełnić jakiś błąd. Potem pewnie otworzył się portal, wyrzucił nas na Skellige, to z kolei wywołało zakłócenia elektromagnetyczne i stąd sztorm. Sztorm, który zobowiązałem się przegnać. W takim razie musisz znaleźć globalne otwarcie Gottfrieda. Ty najwyraźniej mnie znasz, ale ja nie wiem nawet, jak się nazywasz. Zigo Buns, czarodziej i rezydent na dworze w Pomwani. To miała być moja nowa siedziba. Kupiłem ją na aukcji. Jak to kupiłeś wieżę? Należała do Gottfrieda Stamfelda, słynnego czarodzieja. Kiedy umarł, została zlicytowana przez jego spadkobierców. Żaden z nich nie chciał sprawdzić, co wuj Gottfried trzymał w dziwnych kolorowych słoikach i czy to przez ich zawartość stracił węch i lewe oko. Wystawili wieżę wraz z niezbadaną zawartością w okazyjnej cenie. Żal było nie wziąć. Dobra, pora stąd wyjść i odesłać wieżę do domu. Gdzie znajdę ten traktat Gottfrieda? Jakieś wskazówki? Logicznie byłoby zacząć od biblioteki. Klucza poszukaj w laboratorium. A gdzie to jest? Gdy wejdziesz do pomieszczenia naprzeciwko, to laboratorium będzie po lewej, a biblioteka na wprost. Tylko pamiętaj, jesteś tu intruzem. Wieża na pewno będzie ci utrudniać. Zobaczymy, kto będzie dla kogo twardszym orzechem do zgryzienia. Zaklęcie i spróbuję rozproszyć tamtą barierę. Intruz w wieży. Korytarze zostały zalane.
rozszarpany na strzępy. Integralność zbiorów naruszona. Wygląda, jakby się udusił. Paskudna śmierć. Intersekcje a linie geomantyczne. Nie tego szukam. Alchemia w rozwiązaniach praktycznych, tom trzeci, to nie to. Czarnoksięskie rody Kowiru. Golemancja stosowana. Trzeba szukać dalej. Globalne otwarcie Gottfrieda. Jest! Rozpoczynam anihilację. Cholerna wieża chce mnie zagazować. Znalazłeś księgę? To chyba to. Tak, zgadza się. I cofnij się trochę. Muszę wyłączyć barierę. Komnata izolacyjna otwarta. Niepokojące oznaki wolności. No, nareszcie. Łatwo poszło. Najtrudniejsze jeszcze przed nami. Trzeba się dostać do serca wieży i rzucić zaklęcie dezaktywujące. Wieża na pewno zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać. No to prowadź. Wróćmy do głównej komnaty. Trzeba pozbyć się zabezpieczenia. Defensywny regulator magiczny może zareagować. Bądź czujny. Survive!
Wykryto intruza. Ingerencja wykryta. Podjęta. Formuła z traktatu Gottfrieda zadziałała. Już po wszystkim. Gdyby się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. Dzięki. Chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał stąd wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w Kowirze, wpadnij do pływania. Aburagi Varatern! Zaraz, co ty robisz? Drzwiami. Żyjesz? Cały jesteś? Cały, tylko przemoczony. Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Hukło, błysło, w jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką odjął. Mówiłem, że trzeba zatrudnić wiedźmina? Co fachowiec, to fachowiec. A za fachową robotę należy się zapłata. Wiedziałem, że na Anskellig mieszkają uczciwi ludzie. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas. Zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki, bywajcie. Zaczekaj, wiedźminie! Nie znalazłeś w środku mojego brata Hurna? Poszedł do wieży razem z druidem i kilkoma chłopami. W środku nie było nikogo oprócz mnie, czarodzieja i kilku potworów.
To może ich ta wieża gdzieś przeniosła? W końcu była magiczna. Może Hurn ciągle żyje? Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki za pomoc.